Dzisiaj oficjalnie jako media pokażemy Wam krótką relację, jakieś najlepsze projekty, może uda się spotkać jakichś znajomych tutaj dzisiaj, bo dopiero weszliśmy. Jest godzina już 12, więc zaczynamy w sumie dość późno. Targi dzisiaj trwają do godziny 16, ale jak zawsze będziemy robić to szybko i pokażemy Wam jakieś najlepsze projekty, więc oglądajcie. Póki jesteśmy Polakami i żyjemy w Polsce, to nazwy kanałów powinny być polskie. Nazwa kanału Będę Jechał Szybko jest 100% polska w odróżnieniu do Illegal Night, to już trzeba umieć angielski, trzeba wiedzieć, co to znaczy i tak dalej, ale też jest to bardzo ciekawy kanał i pewnie może kiedyś uda się zrobić jakiś odcinek właśnie z Illegalem. M392, po raz kolejny mówię, że jest to moje niespełnione marzenie i prawdopodobnie się już nie spełni. Generalnie te samochody mają już swoje lata, ten akurat jest dość, wydaje się, zadbanym egzemplarzem. I chciałem ten samochód od dawna zobaczyć, jak on się prezentuje. No i muszę powiedzieć, że prezentuje się naprawdę nieźle. i30N z dupką, nie hatchback. To dość ciekawy egzemplarz, dość ciekawy model. W sumie to nie widziałem tego auta jakoś dużo razy i przykuwa uwagę. Co najważniejsze w tych Hyundaiach, mają bardzo ładny dźwięk silnika, mają bardzo fajnie zrobiony wydech, mają już takie zawieszenie, którym można też pojeździć. Jest to taki top hot hatchów jak dla mnie, w takim oczywiście też budżecie w miarę przyzwoitym. Nie wiem, jakie macie zdanie na temat oklejanych samochodów. Ja niestety, ale swoim okiem pedantycznym widzę wszystkie te niedoskonałości, które są na folii. Nie wiem, chyba nie da się okleić idealnie samochodu tak, żeby wyglądał tak jak polakierowany, bo tych niedoskonałości jest na wstępie tutaj przy masce, przy błotniku. Popatrzmy dalej. Kolor jest generalnie mega sztos. Biały Porszak z białym wnętrzem. Niesamowita konfiguracja, robi mega wrażenie. Mega M8 Lancer. Tutaj coś, co nie do końca wiem, o co chodzi, bo kupić sobie samochód, żeby dla dziewczyny i obniżyć go jeszcze tak, żeby się nie dało nim jeździć. Mega fajne. Ale jest to typowy samochód taki pokazowy, który sobie tylko stoi, a nie jeździ. Tutaj już mamy normalne zawieszenie, więc tym można pośmigać. Oklejki Nervo. O, robił mi naklejki na Cuprę moją kiedyś. Bardzo, bardzo fajny, zdolny chłopak. Garbusik to już nas chyba prześladuje. Widzimy go po raz kolejny. Jest mega sztosem. Tutaj jakieś dziwne koła, dziwna oklejka i neony. Czy neony wracają do łask? To jest ciekawe, no. Kiedyś to było fajne, modne i popularne. Tutaj Toyota GT86, auto, które ciekawe, czy kiedyś stanie się klasykiem. Stoisko Maxtona i dokładek, których nie do końca rozumiem, ale mają swoich klientów, więc robią to na pewno dobrze. Jest tu tyle samochodów, że nie wiadomo, na co zwracać uwagę. Dla prawdziwego fana motoryzacji jest to po prostu raj i warto tutaj naprawdę jest wpaść. Jedno z lepszych stoisk, które wzbudziło moje mega zainteresowanie, to stoisko firmy S-Point oraz firmy Tech Driving, która zajmuje się szkoleniami, a S-Point zajmuje się oklejaniem samochodów. I tutaj jest m.in. samochód, który jest białym krukiem. Celka 6.3 AMG, to jest auto, które jest warte około 1 000 000 złotych w tym momencie, ale to zauważą tylko prawdziwi fani motoryzacji, czyli ja. Ono, jak widzicie, nawet z tyłu na dyfuzorze ma takie otworki i to nie jest żadna atrapa, tam jest dodatkowe chłodzenie dyfra. To jest po prostu coś pięknego, taki samochód. Stoi stara Ferrarka, stoi też Lambo Huracan, oklejone na zielony, bardzo modny teraz w tym sezonie butelkowy kolor. Mieszkając na Bronxie nie sposób jest nie zauważać dość często samochodów z napisem Arrow. Mieszka ten pan chyba gdzieś koło mnie po sąsiedzku i bardzo lubią jeździć szybko. Ich firma się nazywa Tech Driving i robią szkolenia z jazdy samochodami. Nie znam tego pana osobiście, dużo o nim słyszałem, ale patrząc na jego park i zaplecze, co tutaj mają, no to naprawdę można by się dobrze zabawić. Też jestem wielkim fanem ogromnych hamulców. I tutaj takie sześciotłoczki też są mega, mega sztosem. Nawet boję się zapytać, ile one mogą kosztować. Siemka. Witam. Dominik. Kuba. Czy udało się trafić na stoisko? Maska. Dobrze? Dobrze. Mazek Energy Drink. Dokładnie stanowisko. Mazek Energy. Się jako Mazek Energy. Bardzo teraz modne i popularne, ale ten gość dość dobrze ogarnia jeżdżenie samochodem. I w związku z tym, że pojawiliśmy się na jego stoisku, chciałem cię, Kuba, zapytać, który z twoich samochodów jest najlepszy? Najlepszego ciężko wybrać, ale mogę powiedzieć, który jest najfajniejszy, najciekawszy, który się najlepiej prowadzi i który daje najwięcej adrenaliny. Ale prowadzi prosto, czy tak lata właśnie bardziej? Właśnie możemy odróżnić te dwie, tak jakby można powiedzieć, kategorie.
bokiem i po prostu na wprost. Okej. Okay. To które auto nadaje się najbardziej z Twoich do zabawy? Do zabawy bez wątpienia M4. Nie będę umniejszał Zetce, ale po prostu nie jest przygotowana tak dobrze pod drift. Jest bardziej raczej przygotowana na takie time ataki. Także M4, jeśli miałbym wybrać w kategorii drift, tak w kategorii prosto, no to raczej bez wątpienia Lambo, ponieważ jest w pełni przystosowane do po prostu do ścigania się, można powiedzieć, nie? M4 ma dołączany napęd z przodu, czy teraz tylko tył napęd? Nie, w momencie, w którym kupowałem ten samochód, nie było możliwości zamówienia właśnie z momentem znaczy z przednim napędem, także jest na tył. Czyli masz taką prawilną M-kę z napędem tylko i wyłącznie na tył. Który samochód sprawił Ci najwięcej problemów? Jakich samochodów się, nie wiem, nie powinno kupować? Z którym samochodem miałeś, nie wiem, najwięcej przejść? Bo wiemy, że masz jeden samochód, który się gdzieś jeszcze robi, tak, składa. Tak, tak. Może coś chcesz powiedzieć, jaki jest etap tam prac? Mówimy o M2 CS. CS, tak. No to jestem na etapie poprawiania tam poprawek lakierniczych w sumie, bo ona była uszkodzona dość mocno. Samochód został już w sumie skompletowany, cały złożony, silnik został złożony, oczywiście już odpala, teraz wystarczy ją tylko dotrzeć i w zasadzie tyle. Bo to też jest trochę biały kruk, taki CS-ik. Tak, tak, tak. Jest ich bardzo mało w Polsce. No, na świat wyszło 1000 sztuk, nie wiadomo ile teraz jeździ, co nie, do tej pory. A dlaczego CS, a nie zwykła M2? Po prostu trafiła się oferta w dobrych pieniądzach na zagranicznym rynku i po prostu zdecydowaliśmy się na ten zakup. Ostatnie pytanie. Rozwiej wszelkie wątpliwości co do kupowania starszego samochodu, jakim jest na przykład Twoje E92, to które ma tam już swoje lata, ma tam swój przebieg, jest w stanie na pierwszy rzut oka wizualnie perfekcyjnym, ale kosztowało Cię to niemało pracy, jak widziałem na Instagramie. I rozwiej wszelkie wątpliwości, kto może sobie pozwolić na taki samochód, bo jednak chyba koszty doprowadzenia takiego samochodu do takiego stanu, w jakim jest Twoja. O kosztach będzie osobny odcinek na moim kanale, jak coś. Także o kosztach nie będę zbyt dużo mówił, ponieważ jeszcze tego dokładnie nie policzyłem. Ale dużo. Wyszło dużo i tak naprawdę mogę powiedzieć już szczerze, że wyszło podwójną kwotę tego auta. Zakup razy dwa. Ja to ogłoszenie widziałem na internecie, no gdzie było, ona była do kupienia w Krakowie. Czerwonych było niedużo. No taka jedna chyba tylko taką widziałem do tej pory. Ogólnie no to cały zabieg tego odmładzania, powiedzmy, samochodu, bo umówmy się, no, została odświeżona dość mocno. No tak naprawdę dokładki, progi, wszystko wyszło w granicach tam 15 tysięcy chyba. Lampy i tak dalej to były kwoty w stylu 15 chyba tysięcy, bo bardzo dużo sobie policzyli cła i tak dalej, bo to było sprowadzane. Ale to są tuningowane lampy czy gotowce? To są przerobione gotowce. Znaczy, oni to sprzedają jako gotowce, ale oni je tam przerabiają, mają już taką dość rozbudowaną fabrykę. Widzę, że Kuba jest chyba też takim trochę pedantem jak ja, że musi być w aucie wszystko na tip-top zrobione. Bez wątpienia. Jeśli chcecie, żeby samochody były 10 na 10, no to wymaga to dużych funduszy, dużo pracy i dużo czasu. Cieszymy się, trochę zazdrościmy takiego stoiska, bo umówmy się, że jest to jedno z lepszych stoisk dzisiaj na targach, jakie mieliśmy okazję zobaczyć, ale oprócz tego, że jest najlepsze stoisko, to pamiętajcie, żeby zawsze jechać szybko. Siemka. Siema. Jesteście nielicznym stoiskiem, która zajmuje się jakimś rzemiosłem związanym z motoryzacją. Widzę u Was tutaj dość dużo, dość ładnych kierownic. Powiedz mi, czym się zajmujecie? Tak, zajmujemy się głównie modyfikacją i obszywaniem kierownic samochodowych. Zmieniamy kształty i dajemy nowe poszycie. Skąd jesteście? Z Rzeszowa. Te wstawki karbonowe, które są na kierownicach, też są Waszego autorstwa? Sami wykonujecie ten karbon, czy to są jakieś gotowce? Tak, karbon wykonujemy sami. Na początku zlecaliśmy to, a teraz już robimy to u siebie. Karbon, perforowana skóra, alkantara, gładka skóra. Jest, widzę, tak, bardzo dużo do wyboru możliwości rodzajów. Tak. A co jest teraz, nie wiem, takie najmodniejsze, najpopularniejsze, bo kierownica z alkantary jest super, aczkolwiek no jest problem z utrzymaniem jej potem w czystości mimo wszystko. Tak, trzeba o nią po prostu dbać. Ogólnie Alcantara została stworzona po to, żeby jeździć w rękawiczkach. Wiadomo, że jak to nie jest samochód rajdowy, no to rzadko kto porusza się swoim daily carem takim w rękawiczkach, żeby cały czas to je zakładać i ściągać. Więc po prostu trzeba o nią, często ją czyścić. I jako tako ona jest bardzo wytrzymała.
sama w sobie. Ale tak, no, wymaga na pewno dużej pielęgnacji w porównaniu na przykład do skóry, która jest praktycznie bezobsługowa. Oczywiście wchodzi w grę jakieś drobne czyszczenie co jakiś czas, ale zachowa jakby swój stan na długie lata, nie? Czy chcielibyście zobaczyć na moim kanale proces odnawiania kierownicy skórzanej od początku, wszystkie etapy do samego końca? Piszcie, komentujcie. Jeśli będzie co najmniej 10 komentarzy, to postaram się zrealizować taki materiał. Druga hala jest troszeczkę bardziej festynowa. Adrian, siemaneczko. Siemaneczko. Z Adrianem dokręcimy drugą część materiału. Pierwszą część materiału zrobiliśmy z Matim, z moim najlepszym kumplem operatorem. Więc dziękujemy mu serdecznie za pomoc. A drugą część zrobi drugi najlepszy operator, Adrian. Więc chodźcie zobaczyć w drugą salę, bo generalnie Tuning Show w Krakowie kojarzy mi się z takim festynem trochę dla dzieci, rodzinek, w niedzielę. Poziom głośności 11/10. Jest tutaj tak ultra głośno, że ja muszę krzyczeć. Nie da się tutaj swobodnie rozmawiać. Nie wiem, o co chodzi, ale na każdym stoisku każdy chce być jak najgłośniej. Nie wygląda to dobrze. Wracamy na wcześniejszą halę. Jest strefa krakowskich klasyków nocą, ale jest taka dość skromna i uboga, ale najważniejsze, że jest sam naszego operatora Adriana. Lamborghini Gallardo, a tak naprawdę to Lamborghini Gallardo jest ostatnim supersportowym samochodem. To może być nawet 2008 rok, a wygląda jak mega współczesne auto. Te poszeszki może nie do końca, chociaż tutaj się chyba spinają te poszeszki. Po prostu Gallardo jest tak ładnym samochodem, jeszcze w takim kolorze, to jest po prostu niemożliwe. Jakie to ma proporcje w ogóle, jakie jest niskie, szerokie, krótki przód. Coś pięknego po prostu to jest. Uczestnicy Tuning Show dzielą się na prawdziwych pasjonatów oraz na ludzi, którzy po prostu mają ogromne pieniądze i mogą sobie pozwolić. Za mną stoją dwie BMW, które są tak dopieszczone, tak zadbane. Po prostu brak słów. Mam nadzieję, że może uda mi się właścicieli kiedyś namówić i zrobić jakiś odcinek o tych samochodach, ponieważ na krótkiej relacji to jest za mało, żeby o tych samochodach opowiedzieć. One są po prostu perfekcyjne.